Rozdział 5. Z wędrówki Katastrofa z Lizą oraz śmierć Marii Timofiejewny podziałały na Szatowa przygnębiająco. Jużem wspomniał, że widziałem go przelotnie owego poranka. Zrobił na mnie wrażenie człowieka niezupełnie przytomnego. W rozmowie ze mną Szatow zakomunikował mi, że w przeddzień wieczorem około godziny dziewiątej, a więc parę godzin przed pożarem, był on u Marii Tymofiejewny. Rano zaś poszedł obejrzeć trupy. Mam wrażenie, że z nikim więcej o tem nie rozmawiał. Pod wieczór w jego duszy powstała jakaś burza. Zdaje mi się, mógłbym to nawet twierdzić stanowczo, że miał taką chwilę o zmroku, kiedy chciał zerwać się, pójść i zeznać wszystko. Jak miało wyglądać to wszystko, prawdopodobnie sam nie wiedział. Rzecz prosta, że niczego by nie osiągnął, a tylko siebie samego oddałby w ręce władz. Nie miał dostatecznych dowodów, które mogłyby się przyczynić do wykrycia zbrodni. Sam zresztą pod tym względem miał jedynie niewyraźne domysły, które tylko w jego głowie mogły przekształcić się w pewność. Gotów był jednak zgubić siebie, byle zdławić tych nikczemników. Są to własne jego słowa. Piotr Stepanowicz po części słusznie oceniał jego nastrój i wiedział dobrze, jak dużo ryzykuje, odkładając do jutra wykonanie swych potwornych planów. Lecz był jak zawsze zuchwały i pogardzał wszystkim, zwłaszcza zaś szatowem. Pogardzał nim od dawna za jego idiotyczną płaczliwość, jak to określał jeszcze za granicą. Liczył więc na to, że poradzi sobie z tym prostaczkiem, mając go na oku przez cały dzień. W krytycznej chwili gotów był zastosować środki decydujące. Jednakże uratowała nikczemników na ten krótki czas, zupełnie niespodziewana i nieoczekiwana przez nich okoliczność. Około ósmej wieczorem, właśnie wtedy, gdy nasi zebrali się u frakla, a w oczekiwaniu Piotra Stiepanowicza oburzali się i protestowali, szatow leżał wyciągnięty na łóżku w swoim pokoju, po ciemku, bez świecy. Cierpiał na ból głowy i zziębiło go. Dręczyły go wątpliwości, irytował się. Chciał się na coś zdecydować i nie był w stanie. Przeklinał samego siebie, lecz czuł, że nie zdobędzie się na nic. Stopniowo zaczął go morzyć sen i zjawiły się jakieś widziadła. Śniło mu się, że leży na łóżku związane sznurami, że się ruszać nie może, a tymczasem rozlegają się po całym domu jakieś stukania w płot, w bramę w jego drzwi, w oficynę kiryłowa, także dom cały drży, a jakiś daleki, znany mu dobrze, lecz męcący głos wzywa go żałośnie. Ocknął się i podniósł głowę. Ku wielkiemu jego zdziwieniu stukanie do bramy nie milkło. Nie było tak silne, jak mu się przez sen zdawało, lecz nie mniej ciągłe, uporczywe. A słychać było ów dziwny, a męczący głos. Nie był on jednak żałosny, lecz przeciwnie, niecierpliwy, podrażniony, wtórował mu zaś głos inny, spokojny, równy. Szatow zerwał się, otworzył lufcik i wysunął głowę. Kto tam? zawołał. Jakieś przerażenie przeszyło go mrozem. Jeżeli jesteś Szatow, ostro i twardo odpowiedziano mu z dołu, to proszę oświadczyć mi uczciwie i wyraźnie. Czy zgadzasz się mnie przyjąć? Tak. Poznał jej głos. Mario, to ty? Ja, ja, Maria Szatow. I zapewniam, że już ani chwili dłużej nie mogę zatrzymać dorożkarza. Zaraz, zaraz, wezmę świecę. Słabym głosem odpowiedział szatow. Rzucił się po zapałki. Jak zawsze w takich razach zapałek nie można było odszukać. Lichtarz ze świecą upadł na podłogę. W tej chwili szatow posłyszał znowu z dołu niecierpliwie wołanie. Porzucił wszystko i poleciał na łeb na szyję po stromych schodach, aby otworzyć furtkę. Bądź łaskaw podtrzymać mój tłumok, póki nie załatwię się z tym bałwanem. Tak go spotkała na dole Maria Szatow i wsunęła mu do ręki dość lekki, tandetny, sakręczny drezdeńskiego wyrobu z persuny z gwoździami brązowanymi. Sama zaś narzuciła się na dorożkarza. Powtarzam wam, że zdzieracie. Jeżeliście przez całą godzinę włóczyli mnie po waszych brudnych ulicach, to samiście winni, bo nie wiedzieliście, gdzie jest ta głupia ulica i ten idiotyczny dom. Bierzcie wasze trzydzieści kopiejek i nie dam ani grosza więcej. E to kazała mi pani jechać na Wozniesieńską, a to Bogojawieńska. A Wozniesieńska daleko stąd, tylko m konia zmordował. Wozniesieńska, czy Bogojawleńska. te głupie nazwy powinniście znać lepiej ode mnie, boście tutejsi i nie macie racji. Najpierw powiedziałam o domu Filipowa, a wyście powiedzieli, że znacie ten dom. Możecie zresztą jutro iść do sądu, a dziś dajcie mi święty spokój. Macie tu jeszcze dwadzieścia groszy! Zawołał Szatow, gwałtownie wyciągając miedziaka z kieszeni i wpychając go dorożkarzowi. Ani mi się uważ! Krzyknęła Maria Szatow. Lecz dorożkarz już ruszył. Szatow chwycił żonę za rękę i wlukuł ją do bramy. Prędzej, prędzej, Mario! To wszystko głupstwa! Jak ty zmokłaś! Ostrożnie, tu do góry, jak tu ciemno, schody strome, trzymaj się mocno poręczy. O, tu moja Nora, wybacz, że tak ciemno. Poczekaj, je zaraz. Podniósł z ziemi lichtarz, lecz zapałek długo nie mógł znaleźć. Ona zaś stała po środku pokoju, milcząc nieruchomo. Chwała Bogu, nareszcie, zawołał, oświetlając pokój. Maria Szatow obejrzała lokal. Mówiono mi, że podle mieszkasz. Nie przypuszczałam jednak, że aż tak dalece. Odezwała się pogardliwie i skierowała się do łóżka. Zmęczona jestem. Usiadła bezwładnie na twardym posłaniu. Połóż moje rzeczy i siadaj na krześle. Jak chcesz zresztą. Sterczysz mi przed nosem. Ja tu pobędę niedługo, aż znajdę pracę. Tymczasem jednak o niczym tu nie wiem i nie mam pieniędzy. Jeżeli zawadzam ci, bądź łaskaw, raz jeszcze proszę, oświadcz mi to natychmiast. Masz obowiązek to zrobić, o ile jesteś człowiekiem uczciwym. Mogę sprzedać jutro cokolwiek i zapłacę za hotel. Ale do hotelu, to już musisz sam mnie odprowadzić. Boże, jaka ja jestem zmęczona. Szatow zaczął ciskać się nerwowo. Nie trzeba, Mario, nie trzeba hotelu. Jaki hotel? Po co hotel? Złożył dłonie jak do modlitwy. Dobrze, jeżeli można obejść się bez hotelu, to w każdym razie trzeba wyjaśnić sytuację. Pamiętaj, żeśmy żyli z Tobą jako mąż i żona w Genewie dwa tygodnie i parę dni. Trzy lata temu rozeszliśmy się, nawet dość spokojnie. Nie myśl, że wracam tu, aby wyznać stare głupstwa. Przyjechałam, aby szukać pracy. A jeżeli zatrzymałam się w tym właśnie mieście? To dlatego, że mi wszystko jedno. Nie przyjechałam, aby wykazać skruchę. Proszę nawet nie posądzać mnie o to. O Mario, po co tak mówisz? Po co? Mam rotał szatą. Jeżeli tak, jeżeli jesteś dostatecznie inteligentny, aby te rzeczy zrozumieć, to co powiem teraz, że zwróciłam się wprost do ciebie, przyszłam do twego mieszkania po części dlatego, że zawsze traktowałam Ciebie jako przyzwoitego człowieka. Lepszy jesteś od tych nikczemników. Zabłyszczały jej oczy. Widocznie niejedno od owych nikczemników zniosła. I wierz mi, że wcale nie żartowałam przed chwilą, nazywając ciebie przyzwoitym człowiekiem. Mówię to po prostu, bez zbędnych słów, których nie znoszę. To wszystko zresztą głupstwa. Wierzę, że nie zabraknie ci rozumu, aby mi nie dokuczać. A dosyć już. Jakże jestem zmęczona. Skierowała ku niemu spojrzenie długie, bezwładne, znużone. Szatow stał przed nią o pięć kroków. Nieśmiało, lecz jakoś odświętnie. Z niezwykłym blaskiem w oczach. Słuchał. Ten człowiek, silny i szorstki, jak gdyby stale najeżony, zmiękł teraz i promieniał. Zadrżało mu w duszy coś niezwykłego, nieoczekiwanego. Trzy lata rozłąki, trzy lata życia bez niej nie wywołały żadnych zmian w jego sercu. Kto wie? Może przez te trzy lata stale marzył o niej, o tej drogiej istocie, która kiedyś powiedziała mu kocham. Znając dobrze Szatowa, wiem, że nigdy nie śnił nawet o tem, aby jakaś kobieta mogła mu powiedzieć to słowo kocham. Był wstydliwy i czysty. Uważał siebie za potwornie brzydkiego, nienawidził swej twarzy tak samo jak swego charakteru, porównywał siebie do jakiegoś monstrum, które można obwozić i pokazywać po jarmarkach. Najwyżej cenił uczciwość, a przekonaniom swoim był wierny aż do fanatyzmu. Był ponury, dumny, milczący i pełen gniewu. I oto jedyna istota, która kochała go przez dwa tygodnie, a nigdy nie wątpił, że tak było. Istota, którą cenił nieporównywanie wyżej niż samego siebie, pomimo, iż Trzeźwo zdawał sobie sprawę z jej wad, istota, której mógł przebaczyć wszystko. Wszystko bez wyjątku. Było to takie proste, że inaczej być nie mogło. Raczej się zdawało, że to on przed nią zawinił. Ta kobieta, Maria, znów jest w jego domu, znów przy nim. Wprost nie mieściło mu się to w głowie, tak był zaskoczony, a fakt jej powrotu przeszywał go takim przerażeniem, a jednocześnie szczęściem, że wprost nie mógł się opamiętać. A może nie chciał, może się bał. To był sen. Lecz gdy spojrzała na niego takim zmęczonym wzrokiem, zrozumiał, że ta ukochana istota może cierpi, może ktoś ją skrzywdził. Zamarło mu serce. Boleśnie wglądał się w jej rysy twarzy. Już dawno wygasł na jej twarzy blask pierwszej młodości. Była jeszcze ładna, a w jego oczach przepiękna. Była to kobieta 26letnia, dobrze zbudowana, dość wysoka, wyższa od szatowa, o ciemnych, rozkosznych włosach. Miała twarz bladą, wechłudłą wielkie ciemne oczy i skrzące się teraz jak w gorączce. Dawna jej naiwna energia, lekkomyślna, prosta, tak dobrze mu znana, wyrodziła się obecnie w ponure rozdrażnienie, w jakieś rozgoryczenie, zbliżone do cynizmu, który jej samej ciążył, jak coś obcego. Przede wszystkim zaś była chora. Widział to wyraźnie, chociaż bał się jej, jednakże podszedł do niej gwałtownie i schwycił obie jej dłonie. Mario, wiesz, ty może. Jesteś zmęczona, nie gniewaj się. Może zechcesz napić się herbaty, to wzmacnia. Chcesz? Po co pytasz? Rzecz prosta, że chcę. Jesteś takim samym dzieckiem, jak dawniej, daj herbaty. Jak tu ciasno u ciebie, jak tu zimno. Szatow zaczął biegać po pokoju. Zaraz, zaraz, drwa. Ja mam drwa, a zresztą zaraz przyniosą herbatę. Machnął ręką, jak gdyby zdecydował się na coś i chwycił czapkę. Dokąd ty? Nie masz w domu herbaty? Będzie, będzie, zaraz wszystko będzie. Ja schwycił z półki rewolwer. Zaraz sprzedam rewolwer, albo zastawię. Co za głupstwa, to za długo. Weź moje pieniądze, jeżeli nie masz sam. Tam jest osiemdziesiąt kopiejek, więcej nie mam. Tu u ciebie jak w domu wariatów. Nie trzeba, nie trzeba twoich pieniędzy. Ja zaraz, za chwilę. Ja bez rewolweru. Rzucił się do Kiryłowa. Było to prawdopodobnie o parę godzin przed przyjściem do Kiryłowa Piotra Stepanowicza z Liputinem. Szatow i Kiryłów, mieszkając obok siebie, nie widywali się prawie. Przy spotkaniu ani witali się, ani rozmawiali. Widocznie zbyt długo przeleżeli razem w Ameryce. Kiryłow, masz herbatę? Herbatę i samowar. Kiryłow, który jak zwykle chodził po pokoju z kąta w kąt, zatrzymał się, spojrzał uważnie na szatowa bez nadmiernego zresztą zdziwienia. Herbata jest, cukier jest i samowar jest. Samowar zresztą zbyteczny. Masz pan tu zaparzoną świeżą herbatę. Siadaj pan i pij. Kiryłow, myśmy razem leżeli w Ameryce. Żona do mnie przyjechała. Ja dla niej potrzebny samowar. A, żona, to tak, lecz samowar później. Mam dwa. Tymczasem bierz pan imbryk, gorący, zupełnie gorący. Bierz pan wszystko, cukier, cały cukier, chleb, tu dużo chleba. Bierz pan wszystko, mam cielęcinę, i jeden rubel. Dawaj pan, dawaj, oddam jutro. Ach, przyjacielu, czy to ta żona ze Szwajcarii? To dobrze. I dobrze, żeś pan wbiegł do mnie tak gwałtownie. Kiriłow! – wołał Szatow, chwytając imbryk, cukier i chleb. Kiriłow! Gdybyś pan zrzekł się swoich strasznych fantazji i ateistycznych bredni, co by z pana był za człowiek? Widzę, że kocha pan żonę potem, co było w Szwajcarii. To dobrze. Jak zabraknie herbaty, wracaj pan do mnie. Przez całą noc. Ja nie śpię. I samowar będzie. Bierz pan tego rubla. Wracaj do żony. Ja tu zostanę i będę myślał o panu i o pańskiej żonie. Maria Szatow zadowolona była z pośpiechu i łapczywie zabrała się do herbaty. Obeszło się jednak bez samowara. Maria wypiła pół szklanki i ledwo przełknęła mały kawałek chleba. Od cielęciny odwróciła się ze wstrętem. Chora jesteś, Mario! Widzę, że tak źle się czujesz, zauważył Szatow, krzątając się koło niej troskliwie. Rzecz prosta, że jestem chora. Skąd wziąłeś herbatę? Przecież nie miałeś w domu. Szatow w paru słowach opowiedział o Kiryłowie. Słyszała już dawniej o nim. Wiem, ten wariat, mniejsza o niego. Idiotów jest zawsze dużo na świecie. Więc byłeś w Ameryce? A, słyszałam o tym, pisałeś. Tak, pisałem do Paryża. Mniejsza o to. Mów o czymś innym. Jesteś z przekonań słowianofilem? Ja poniekąd, nie mogąc pozostać Rosjaninem, stałem się słowianofilem. Wykrzywił twarz z wysiłkiem człowieka, który pożartował sztucznie i nie w porę. Nie jesteś Rosjaninem? Nie. To wszystko głupstwo. Dlaczego nie siadasz? Dlaczego się tak miotasz? Myślisz, że mam gorączkę? Może będę miała. Więc wy tylko dwaj mieszkacie w tym domu? Tak, na dole. I obaj tacy mądrzy, co na dole? Powiedziałeś na dole? Nie, nic. Jak to nic, chcę wiedzieć. Chcę powiedzieć, że teraz tylko my dwaj tu mieszkamy w podwórzu. Na dole zaś mieszkał przedtem Lebiatkin z siostrą. To ta, którą zamordowano dziś w nocy? Niespokojnie dopytywała się Maria. Słyszałam już. Ledwą przyjechała, a już mi opowiadano: mieliście pożar. Tak, Mario, i może popełniam w tej chwili czyn podły, przebaczając tym nikczemnikom. Zerwał się, zaczął biegać po pokoju, ręce podnosząc do góry. Dziwne rzeczy dzieją się u was. Jakie to podłe. Jacy wszyscy podli. ale siadaj, proszę ciebie, denerwujesz mnie. Z wyrazem straszliwego znużenia przytuliła głowę do poduszki. Mario, już nie będę. Może byś położyła się, Mario? Nie odpowiadała i bezsilnie zamknęła oczy. Twarz miała trupio bladą zasnęła od razu. Szatow rozejrzał się naokoło, poprawił świecę, raz jeszcze spojrzał niespokojnie na jej twarz, mocno zacisnął pięście i na palcach wyszedł z pokoju. Na klatce schodowej stanął twarzą do kąta i trwał z dziesięć minut nieruchomo i milcząco. Stałby tak dłużej jeszcze, lecz na dole rozległy się ciche, ostrożne kroki. Ktoś szedł po schodach. Szatow przypomniał sobie, że nie zamknął furtki. Kto tu? zapytał szeptem. Nieznany gość powoli szedł do góry, nie odpowiadając. Wszedłszy na schody, zatrzymał się. Trudno było obejrzeć go po ciemku. Rozległo się ostrożne pytanie. Iwan Szatow? Szatow potwierdził. W tej jednak chwili wyciągnął rękę, aby nie puścić gościa dalej. Lecz ten schwycił go za rękę. Szatow drgnął, jak gdyby dotknął się czegoś ohydnego. Poczekaj pan, szepnął. Nie mogę pana puścić, nie mogę przyjąć! Powróciła do mnie żona. Zaraz wrócę ze świecą. Gdy przyniósł świecę, zobaczył przed sobą młodego oficera. Nie pamiętał nazwiska, lecz gdzieś go już widział. Oficer przedstawił się. Jestem Erkel. Widzieliśmy się u Wilgińskiego. A, pamiętam. Siedział pan coś tam notując. Słuchaj pan. Wyszeptał szatow ze wściekłością, zbliżając się do Erkla. Gdyś pan mnie schwycił za rękę, zrobiłeś znak, lecz pluję na wszystkie znaki wasze. Nie uznaję, nie chcę. Mogę zaraz spuścić pana ze schodów, pan to rozumie? Nie, nie rozumiem i nie wiem, dlaczego pan się irytuje. Łagodnie, dobrodusznie odpowiedział Erkel. Mam tylko pewną rzecz do zakomunikowania panu, i po to przyszedłem. Nie traćmy czasu. Pan masz na przechowaniu drukarnią, za którą jesteś odpowiedzialny. Mam rozkaz zażądać od Pana zwrotu drukarni Liputinowi jutro o siódmej wieczorem. Kazano mi także zakomunikować Panu, że na tem kończą się wszystkie zobowiązania pańskie. Zupełnie? Tak, zupełnie. Prośba pańska jest uwzględniona. Jesteś wolny. Wyraźnie kazano mi to Panu oświadczyć. Kto nakazał? Ci sami, którym zawdzięczam tajemnicę znaku. Pan z zagranicy? To dla pana jest obojętne. Dlaczego pan wcześniej z tam nie przychodził, skoro miałeś rozkaz? Miałem określone instrukcje. Nie decydowałem sam. A, rozumiem. Tak, nie sam, do diabła. A dlaczego nie przyszli Putin? A więc jutro, równo o szóstej wieczorem, zajdę do pana i pójdziemy razem piechotą. Oprócz nas trzech nie będzie więcej nikogo. Wierchowieński będzie? Nie, nie będzie. Wierchowieński wyjeżdża jutro o jedenastej rano. Nie wątpiłem o tym, wściekle szeptał Szatow, uderzając się pięścią w biodro. Ucieka kanalia. Zamyślił się głęboko, Erkel przyglądał mu się uważnie. Czekał w milczeniu. Jakże wy weźmiecie drukarnię? To się nie da tak wziąć w rękę i od razu wynieść. To zbyteczne. Wskażesz pan tylko miejsce, my zaś sprawdzimy. Znamy to miejsce tylko w przybliżeniu nieściśle. Czy nikomu pan nie pokazywał? Szatow spojrzał na niego. I pan, pan taki młodzieniaszek, taki głupi dzieciak, także wlazłeś w to po uszy, jak baron? Oni polują na takie smaczne kąski. No idź już pan, tamten łajdak oszukał was wszystkich i uciekł. Frekl patrzył otwarcie i prosto w oczy, lecz zdawało się, że nie rozumie. Wierchowieński uciekł. Uciekł, no. Zgrzytał szatow. Ależ on tu jeszcze jest. Jeszcze nie wyjechał. Dopiero jutro wyjeżdża. Łagodnie przekonywał go Erkel. Namawiałem go bardzo, aby jako świadek był przy tym obecny. Cała instrukcja moja była przecież skierowana do niego. Erkel, jako niedoświadczony dzieciak, musiał być zanadto otwartym. Lecz on, niestety, nie zgodził się pod pretekstem wyjazdu, a rzeczywiście bardzo mu pilno. Szatow raz jeszcze współczująco spojrzał na biedaka, lecz po chwili machnął ręką, jak gdyby myślał. Czy to warto ich żałować? Dobrze, przerwał rozmowę. Pójdę, a teraz wynoś się pan, marsz! Więc będę równo o szóstej, uprzejmie odpowiedział Erkel, ukłonił się i pomału zaczął schodzić w dół. Szatow nie wytrzymał i krzyknął z góry. Głuptas. Co? Zapytał Erkel z dołu. Nic. Idź pan sobie. Myślałem, że pan coś powiedział. W tym miejscu dzisiaj skończymy.